wiesz, on przychodzi na przykład codziennie o 20, bo to już jest stary dziadek, ten Mareczek. Przychodzi o 20 i on wtedy chce, żebym ja do niego przyszła. Jak jestem w Buwie, tam teraz jest nie do 9, tylko do 10, a teraz całą noc, to on jest wściekły, że ja jestem tam, jest dużo młodych, bo to są studenci, to wiadomo. Ale ja powiedziałam, ty już jesteś staruszek i chcesz mnie na 20 do domu ściągnąć, to trzeba na rano ściągać do domu, a nie na 20. On leci gdzieś tam potem o 11-12 na starówkę do tej babki, tam gdzieś coś gotuje, podje i on ciągle głodny i jakby coś miał zrobić do zjedzenia w domu, ja też ciągle potem głodna jestem, bo jego jedzenie to wiesz co to jest, na 15 minut. Akumulatorek na 15 minut. Tak, on te przyprawy daje ostre, ale wiesz, nawet one i leczą. One nawet przeczyszczają wszystkie kichy. Ale żebyś chociaż nie zdechła, żebyś tak dużo jadła tych trucizn, tego pieprzu, żebyś mogła umrzeć. No, ale to jest zobacz, jak jest złośliwy, bo jak czegoś nie wie, to on nie poczeka, żeby to gdzieś później, tylko po prostu po złości wyrzuca do śmieci, nie? On udaje bogacza, słuchaj, każdy biedak, który jest niedowartościowany, nie miał pieniędzy, to... On jest nieżyczliwy, wyrzuca jedzenie do kosza, a później mu brakuje jedzenia, to on jest jedzenia. Potem mu brakuje jedzenia, ale on się nie przyzna do tego, że mu będzie brakowało jedzenia. Dopiero wtedy, kiedy brakuje, to on powie, że mu brakuje, zasugeruje ci, żebyś mu dała, dołożyła się. No. A pokaż ile wódki masz. Ja wiem, bo ja wypijam, to zawsze wódkę kupi, a jedzenia nie kupi, nie? Oczywiście. No Mareczek już jest staruszek, on bardzo wolno chodzi i po prostu za nim dotrze i po prostu wiesz, takie głupoty mi gada w SMS-ie. Ja mówię, ile na ciebie, na przykład mówi do mnie, do Elżbiety, żebym się nie spóźniała, bo ja powiedziałam, że on jest nieprzyzwoity, to on mi takie SMS-y. A ja mówię, a ile na ciebie ludzie setki godzin naczekali się na klatce? Ty weź sobie to przelicz. To jesteś, nawet nie jesteś w stanie tego przeliczyć, jak ciebie nie było. Jednej godziny, drugiej godziny ciebie nie było, że nawet sąsiedzi wychodzili tu i patrzeli, że ktoś na kogoś aż tyle czeka. Z podejrzeniem takim. No nie, no tak było, bo ja się jak z nim umawiałam, to nieraz też się spóźniał. 3 godziny, czy 2, bo się przygotował. Mówiła 21, a przyszedł 23. Ja wtedy skończyłam, bo 2 klatki czekałam na niego, nie? To zobacz, jaki to jest nieprzyzwoity facet, ten Mareczek. No ale wiesz, on widzi błędy u wszędzie, u wszystkich, tylko błędów nie widzi u siebie. No ale jeżeli to był wychowanek domu dziecka, matka oddała go do domu dziecka, bo sama ani nie mogła, ani nie chciała go wychowywać, no to jaki będzie produkt z domu dziecka? Czasem się coś uchowa fajnego pod wpływem kolegów, dobrych koleżanek, ale nie zawsze tak jest. Obrotowe radio. No.